koronawirus. W Małopolsce rośnie liczba zakażonych i brakuje miejsc. Dyrektor szpitala: było dramatycznie. Od ubiegłego tygodnia sytuacja w Małopolsce jest najgorsza w całym kraju. Jesteśmy cały czas tydzień, dwa za epidemią. Zamiast ją wyprzedzać, mówi interim.pl dr Marcin Jędrychowski, dyrektor szpitala uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie miejsca dla pacjentów z koronawirusem praktycznie się wyczerpały. Dlatego trzeba je naprędce tworzyć w różnych placówkach województwa. Od dzisiaj w szpitalu w Tarnowie miało być formalnie 5 miejsc covidowych, ale pacjentów trzeba było przyjąć już 8. To znaczy, że trzeba było szybko organizować nowe łóżka. W trybie natychmiastowym, bo nie było gdzie przekazać pacjentów, mówi w rozmowie z interią.pl Anna Czech, dyrektor szpitala w Tarnowie. Tak naprawdę nie powinniśmy się tym zajmować, tym bardziej, że nie mamy ani oddziału zakaźnego, ani pulmonologii, ale widzimy, jak jest i musieliśmy odpowiedzieć na to, co się obecnie dzieje. Z tych 8 pacjentów, którzy zostali przyjęci w poniedziałek, połowa jest w stanie ciężkim. Wszyscy jesteśmy pod ścianą, ale skoro w tak dużym mieście nie było dotychczas wyznaczonych miejsc dla chorych, to podjęliśmy to wyzwanie, uzasadnia dyrektor Anna Czech najnowsze okoliczności. To być może najlepszy przykład, jak szybko zmienia się sytuacja i jak trzeba ją dostosowywać do nowych warunków. A to, co dzieje się w Małopolsce, musi zwracać uwagę. Tendencja jest bowiem wyraźna. Od początku ubiegłego tygodnia w żadnym innym województwie nie było więcej zakażeń. Nawet jeśli dzisiaj padł dobory rekord w jednym regionie, na Mazowszu odnotowano 336 nowych przypadków, to przez 5 kolejnych dni, do minionej soboty, za każdym razem najgorzej było właśnie w Małopolsce. W sumie od tamtego poniedziałku stwierdzono w Krakowie i okolicach 1765 zakażeń. Efekt? Skończyły się miejsca dla chorych w szpitalu uniwersyteckim i najpilniejszą potrzebą stało się poszukiwanie nowych łóżek w innych placówkach. Jeżeli w danym dniu okazuje się, że jest kilka łóżek wolnych, to są od razu zajmowane, więc nasycenie jest w zasadzie bez przerwy 100%, mówi interim.pl dr Marcin Jędrychowski, dyrektor szpitala uniwersyteckiego w Krakowie. Jak dodaje, na różnych oddziałach jest w sumie ok. 290 miejsc, ale niektóre są przygotowane dla szczególnych pacjentów. Na przykład na położnictwie, dla kobiet w ciąży z koronawirusem, poza tym na neonatologii czy psychiatrii. Innych pacjentów nie da się tam położyć, mówi dyrektor. Z sytuacji dramatycznej wchodzimy w sytuację złą. Konieczne nowe decyzje, dlatego od poniedziałku szpitale w całym województwie musiały de facto przygotować nowe łóżka dla chorych z COVID-em. Oprócz Tarnowa w Limanowej jest 31 miejsc, w Wadowicach 16, zaś w Nowym Targu 23. Z kolei w Krakowie wojewoda polecił, aby w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym było od minionej niedzieli 15 nowych miejsc, a od jutra 40. Dobrze, że takie decyzje zostały podjęte, bo one powodują, że z sytuacji dramatycznej wchodzimy w sytuację złą. Ale tak naprawdę należało je podjąć przed 2-3 tygodniami. Biorąc pod uwagę to, co może nas czekać, już powinniśmy zastanawiać się, gdzie tworzyć duże miejsca dla pacjentów z COVID-em, mówi Szewcu. Nie ma się co oszukiwać. Idziemy w tym kierunku. Jakie rozwiązania ma konkretnie na myśli dyrektor Jędrychowski? Dedykowanie 2 dużych szpitali, które byłyby w stanie utworzyć nawet 200-300 łóżek covidowych, albo podjęcie decyzji, gdzie będziemy tworzyć duże ośrodki do hospitalizacji pacjentów. W miejscach pozaszpitalnych, ale przystosowanych do tego, aby leczyć zakażonych koronawirusem. Choćby Tauron Arena. Nie ma się co oszukiwać, że my idziemy w tym kierunku. Problem polega na tym, że jesteśmy cały czas tydzień, dwa za epidemią, zamiast ją wyprzedzać. Aby pewne decyzje miały sens i faktycznie nas chroniły, powinny budować system, ekstrapolując trend, a nie podążać za nim. Dzisiaj jest odwrotnie, mówi Marcin Jędrychowski. W przypadku Tarnowa uzgodniony plan na dzisiaj jest taki, że od przyszłego tygodnia ma być ponad 20 kolejnych łóżek, a jeszcze od następnego poniedziałku 19.
czyli docelowo za 2 tygodnie w szpitalu w Tarnowie ma być miejsce dla 49 pacjentów, którzy będą wymagali leczenia z SARS-CoV-2. Dyrektor Anna Czech zwraca jednak uwagę na inny ważny element, rozmowy z personelem, aby nie brakło ludzi do pracy. Małopolska jest albo w czołówce, jak dzisiaj, albo wręcz na szczycie wśród województw z największą liczbą zakażonych. Niestety, wciąż trzeba ludziom zwracać uwagę na noszenie maseczek czy zachowanie dystansu, bo te zalecenia nie są przestrzegane.